Czołem! Dzisiaj projekt Marzyciele Pomagają obchodzi swoje pierwsze urodziny i z tej okazji przygotowaliśmy dla Was krótkie podsumowanie. Czym w ogóle jest ten projekt? Projekt Marzyciele Pomagają zakłada, że każdy pracownik katalogu marzeń ma dodatkowe 6 dni płatnego urlopu na działania charytatywne. To każdy z nas decyduje, gdzie i jak chce ten czas poświęcić. Co zrobiliśmy przez ten czas? Przez 374 godziny i 47 dni urlopu zrealizowaliśmy działania, o których opowiedzą Wam teraz nasi wolontariusze. Posadziłam 1700 drzew z Fundacją Las na Zawsze. Sprzątałam Biebrzański Park Narodowy. Ja mogłam pisać dla Fundacji Mam Marzenie. Obcięłam włosy dla Fundacji Rock'n'Roll. W ramach fantastycznej akcji Marzyciele Pomagają oczyszczałem szlaki ze śmieci, składałem siatki migracyjne dla płazów, oczyszczałem przyośrodkową ścieżkę edukacyjną z gatunków roślin, które nie powinny się tam znaleźć. A my robiliśmy to samo co Dawid. Sprzątałem szlaki Magórskiego Parku Narodowego. Kilka razy udało mi się wyprowadzić pieska, uroczą Grażynkę, której właściciele byli na kwarantannie. Zbierałam także śmieci w Lesie Bielańskim oraz w Magórskim Parku Narodowym. Wspólnie z Asią i Klaudią tworzyłyśmy także treści dla Fundacji Mam Marzenie. Wybraliśmy się do Biebrzańskiego Parku Narodowego, aby posprzątać szlaki turystyczne. W ramach wolontariatu Marzyciele Pomagają sadziłam kwiaty w Domu Dziecka w Warszawie oraz pomagałam Fundacji Koty z Grochowa transportować meble, z których powstały budki dla kotów na zimę. Podczas pandemii miałam okazję pomagać sąsiadom, obok których mieszkam, i robić dla nich zakupy. Posadziłam kwiaty w ogródku Domu Dziecka. Całym zespołem zorganizowaliśmy zbiórkę dla rodziny ze Szlachetnej Paczki. Wspierałam razem z dziewczynami z zespołu marketingu naszą copywritingową wiedzą Fundacji Mam Marzenie przy tworzeniu nowej strony internetowej. Z dziewczynami obsadziłyśmy pięknymi tulipanami i nie tylko ogród przy Domu Dziecka. Niestety nie wszystkie pieski mają tyle szczęścia, że mają kochających właścicieli, dlatego ja wyprowadzałam psy ze schroniska. Wiecie już, ile godzin i na co je wykorzystaliśmy, ale nie wiecie jeszcze, kto był najbardziej aktywnym wolontariuszem w tym roku. Pierwsze miejsce dla najbardziej aktywnego i zaangażowanego wolontariusza przypada dla... Gosi! Gosia, gratuluję Ci! Cieszę się, że tak aktywnie korzystasz z tego urlopu. Mamy też drugie miejsce. Drugie miejsce to Klaudiusz. Klaudiuszka jest również członkiem działu marketingu i bardzo dobrym duszkiem projektu Marzyciele Pomagają. I jest jeszcze trzecie miejsce. Trzecie miejsce przypada dla mnie! Już tak tylko krótko podsumowując, chciałam powiedzieć, że jestem bardzo dumna z tego, że taki projekt ma miejsce w katalogu marzeń i że możemy takie działania podejmować. A jeśli Ty chciałbyś do nas dołączyć albo masz pomysł na to, jak moglibyśmy taki czas wykorzystać, to zapraszamy Cię z otwartymi ramionami, wysyłaj do nas pomysły, czekamy na Ciebie.